Cześć, witam Was wszystkich. Nazywam się Bogusława Długosz, pracuję na uczelni, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie i w mojej pracy zajmuję się głównie końmi. Ale konie to nie tylko moja praca, to również moje hobby. Jestem też instruktorem jazdy konnej i hipoterapii. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć trochę o koniach, o tym, jak się z nimi porozumiewać, jak odczytać ich emocje i co ułatwi nam kontakt i współpracę z nimi. Znajdujemy się dzisiaj w stadninie koni huculskich w Nielepicach. W naturze konie między sobą porozumiewają się mową ciała. My też możemy użyć tego narzędzia. A co to jest mowa ciała? Mowa ciała jest to cały system znaków, oznaków, sygnałów, które konie wysyłają między sobą i w ten sposób się porozumiewają. Dzięki mowie ciała możemy spróbować się z koniem porozumieć, możemy odczytać jego emocje i możemy spróbować przekazać mu nasze własne myśli i emocje. Konie odczuwają głównie proste emocje w odróżnieniu od ludzi, czyli są to zazwyczaj strach, spokój, ciekawość, irytacja, zaniepokojenie. Tak na przykład uszy, które są ustawione do przodu, mówią, że koń jest zaciekawiony. Pyta się, co jest, o co chodzi, idziesz do mnie, a kto ty jesteś? Konie, które uszy mają położone po sobie do tyłu, to oznacza, że koń jest wystraszony, jest niepewny, nie chce, żebyśmy do niego podeszli i jest to takie dla nas ostrzeżenie. Konie, które czują się bezpiecznie, konie, które drzemią, zazwyczaj uszy mają tak jakby po obu stronach głowy, obwisłe, które nie są nastawione do przodu, nie są położone do tyłu i wtedy koń zazwyczaj drzemie. Towarzyszy też temu najczęściej obwisła dolna warga i wiemy, że koń wtedy jest spokojny. Oprócz uszu, o reakcji, o nastroju konia może nam też powiedzieć na przykład jego zachowanie, takie jak żucie, oblizywanie się. Jest to taka oznaka, która mówi, że koń już jest odprężony, zazwyczaj wtedy, kiedy wcześniej była jakaś sytuacja napięcia. Inne elementy mowy ciała koni to na przykład ustawienie ogona. Ogon, który jest wciśnięty w zad, oznacza, że koń się boi, jest to strach. Koń, który odwraca się do nas zadem, oznacza, że jest to też ostrzeżenie, ale może też być oznaką tego, że w ogóle nie jest nami zainteresowany. Koń, który ma ogon postawiony sztywno do góry, jest to takie duże ożywienie, wręcz podniecenie tego konia. Rozdęte i takie prychające chrapy, to wiemy, że koń jest wtedy przestraszony. Jeśli koń grzebie przednią nogą, oznacza to zazwyczaj zniecierpliwienie i taką narastającą złość. Koń, który jest spocony, ale nie jest to wynikiem wysokiej temperatury, tak jak dzisiaj mamy tutaj bardzo gorąco, ani nie jest to wynikiem zmęczenia, to oznacza, że jest on zestresowany. Jeśli koń jest wystraszony, to powinniśmy wówczas w takiej sytuacji wysłać do niego sygnały uspokajające. Co to oznacza? Powinniśmy do niego podejść spokojnie, bez gwałtownych ruchów, mówić do niego również spokojnym, równym tonem. Nieważne, co do niego mówimy, bo on przecież i tak nie zrozumie naszych słów. Ważne jest brzmienie naszego głosu. Powinniśmy także pamiętać o tym, że konie różnie pokazują swoje emocje i każdy koń różnie może zareagować. Ale do takiego konia, do którego wysyłamy te emocje uspokajające, to powinniśmy się trzymać tych zasad. Przede wszystkim nie patrzeć mu prosto w oczy, bo tak robią drapieżniki. Nie powinniśmy podchodzić na wprost do konia, tylko właśnie po łuku. I te sygnały koń powinien odebrać od nas jako właśnie te sygnały uspokajające i sam powinien się uspokoić. Czy konie mogą być agresywne w stosunku do nas? Takie zachowania agresywne u koni wynikają zazwyczaj z jego bólu, z frustracji i ze strachu. Więc jeśli my nie stworzymy takiej sytuacji, gdzie koń będzie się w ten sposób czuł, to wówczas takich zachowań agresywnych u konia na pewno nie będzie. Jeśli koń się boi, może nas zaatakować i zazwyczaj może chcieć nas próbować kopnąć albo ugryźć, więc powinniśmy uważać na te elementy. Pamiętajcie, że każdy koń jest inny i może inaczej okazywać swoje emocje, dlatego warto obserwować konie i warto się od nich uczyć. Polecam Wam spędzać z nimi jak najwięcej czasu, uczyć się od nich, uczyć się na nich i mile spędzać czas na łonie natury.